Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony ponownie Trans Dimension One. Dzisiaj zdecydowałem się spróbować Dice Hunt Wars 2. Grałem już w poprzedniczkę, nie miałem przyjemności za dużo pograć w tenże tytuł. Jest to 4X w kosmosie w dość sporej skali i z intrygującym podejściem do automatyzacji. Ale może zamiast tej popróżnicy gadać, to przejdźmy do samego ekranu początku rozgrywki. I co miałem na myśli mówiąc o olbrzymiej skali. Możemy mieć 2000 gwiazd, każda z tych gwiazd może mieć kilka planet, każda z tych planet może mieć księżyc lub kilka księżyców, pola asteroid, nebule. Dodatkowo w poprzednicy można było zatrzymać się w dowolnym punkcie pomiędzy gwiazdami. Wydaje mi się, że tutaj też jest taka możliwość, ale nie mam 100% pewności, bo do tej pory zaledwie kilka godzinek pograłem sobie, żeby chociażby wiedzieć, jak interfejs wykorzystywać. I dopiero w ramach tejże serii będę uczył się, jak faktycznie w tą grę grać. Widziałem już kilka problemów, słyszałem o kilku problemach. Zobaczymy, jak nam się uda to zrobić. Będziemy zaczynali od samego początku. Tutaj jeszcze coś jest do wyjaśnienia? Chyba nie. Możemy też zmienić kształt galaktyki, ale spirala jak najbardziej mi odpowiada na początek. Jeżeli chcemy, możemy modyfikować rozmaite parametry naszej rozgrywki. Możemy zacząć grę już jako potężne, stare imperium na wysokich poziomach technologii, ale my chcemy zacząć od samego początku, powolutku. Możemy ustawić poziom trudności, to jak bardzo inne imperia będą agresywne względem nas, tempo badań, czy widoczne jest całe drzewko, czy tylko część. Wydaje mi się, że na ten moment w tej naszej pierwszej, prawdziwej rozgrywce zostawię wszystkie opcje, dosłownie wszystkie opcje poza wielkością, prawda? Bo chcę zobaczyć tą największą skalę, zobaczyć jak odczuwalna jest ta największa galaktyka. Piraci to jest mechanika z jednego z dodatków do podstawki. Piraci to są jednostki, takie zbiorowiska, prawda, które posiadają dostęp do dużo bardziej zaawansowanych technologii na samym początku rozgrywki, jeżeli zaczynamy z pre-warp. Pre-warp zakłada kolaps naszej cywilizacji gdzieś w przeszłości z rozmaitych powodów. Nie będę wam spoilerował, jeżeli nie znacie historii świata Dice and Wars. Piraci to jest taki odłam, który zachował zdolności techniczne, ale właśnie zwrócił się ku niecnym sposobom utrzymania się przy życiu. Oni są olbrzymim zagrożeniem na początku, jeżeli zaczynamy, prawda, od braku technologii praktycznego, później stopniowo tym zagrożeniem przestają być. Istnieją również różnego typu kosmiczne stworzenia, organiczne byty, które są mniej lub bardziej agresywne względem nas. One też są największym zagrożeniem na początku, więc to wszystko zostawiam domyślnie. Tutaj nie jak dużo światów nadających się do kolonizacji, jak dużo kolonii takich niezależnych. Raczej zbiorowisk, prawda, zbiorowisk bytów, które zwyczajnie nie posiadają zdolności do podróży w kosmosie na ten moment. Można ich podbić, można ich pokrowo skolonizować. Tych parametrów nie tyka, nawet nie wyjaśnia, na początku nie ma to sensu. I możemy zadecydować, którą rasą gramy. Na ten moment, nie wiem, tak jedna trzecia, jedna czwarta rasy z Dice Hunt Wars jest zaimplementowana w Dice Hunt Wars 2. Mamy rasy wysoce skupione na technologii. Mamy takie bardziej wojownicze rasy. I mamy rasę skupioną na zdobywaniu funduszy. A wy na czym się skupiacie? Tak pomiędzy są najprawdopodobniej. I ludzie oczywiście najbardziej wycentrowani, dobrze do większości zastosowań. Ja uwielbiam grać Akdarianami. To jest moja ulubiona rasa.
Przynajmniej była moją ulubioną rasą w Dice and Worlds. Jak to będzie w dwójeczce, to jeszcze zobaczymy. Tutaj w dwójeczce również widziałem, że bonusy zapewniane przez różne formy sprawowania rządu, bo tak, sama rasa posiada pewną pulę bonusów, posiada również skłonności ku temu, na jakich światach chce żyć. I później również typ rządu, jaki wybierzemy, tak jak wybierzemy na przykład moja pierwsza cywilizacja nazywała się Wodną Republiką Testową, tutaj zaraz jakoś inaczej to nazwiemy. Dobrze, i powiedzmy taki symbol. I teraz, jak widzieliśmy wcześniej, mamy tutaj już jakieś bonusy, prawda, od samej naszej rasy, czyli lepiej badamy wszystkie technologie, lepiej badamy technologie skupiające się na konstruowaniu, mniej płacimy za utrzymanie okrętów, szybciej budujemy okręty, okręty zużywają mniej energii. I teraz możemy wybrać typ sprawowania rządów i tutaj również mieliśmy indykator, czego nie było chyba w poprzedniej części. Któreż typy rządów są preferowane przez RAS. Nawet nie wiem, jakie są bonusy, jakie są kary, zatrzymanie, nietrzymanie się tego. Nic na dobrą sprawę nie wiem. Technokracja. Lepszy wywiad, lepsze badania, mniej korupcji, ale mniejszy przyrost naturalny. Nie wiem, na ile byłoby to dla nas dobre na początku. Republika. Jest to drugi typ sprawowania rządów, który jest lubiany, preferowany przez naszą rasę. Tutaj nasze kolonie byłyby bardziej zadowolone, trudniej nam byłoby rekrutować wojska więcej kosztują, ale mniejsza korupcja na koloniach, większe zyski z turyzmu, handlu. To wszystko, jeżeli nie graliście w poprzednią wersję gry, nic wam zwyczajnie nie będzie mówiło. I jak możemy się nazwać? Republika. Republika Transdimensja. Republika Transdimensja, możemy tak się roboczo nazwać. Jest to nasze pierwsze podejście do gry, tak się zastanawiam, może to jest, to wygląda prawie jak Atom, troszeczkę bardziej zapewne jest to jakiś układ planetarny. Okej, więc nasza Republika Transdimensja będzie miała, no tak jak mówię, nic nie zmienia w tych ustawieniach, chcemy chociaż jedną rzecz zmienię w ustawieniach. Jest to moja stricte preferencja. Będziemy żyć sobie w centrum galaktyki, czyli na pewno spotkamy dużo innych cywilizacji, będziemy musieli z nimi walczyć, wchodzić w interakcje. To ma mnie wyciągnąć z mojej strefy komfortu, bo jak doskonale wiecie, ja preferuję zaszyć się gdzieś z boku, zabunkrować, rozwijać technologię, patrzeć, jak moja cywilizacja pięknie się rozrasta, a czasami bywa to odrobinkę dość nudne do oglądania, więc tym razem właśnie poza moją strefą komfortu. Ilość imperiów. Wydaje mi się, że jak grałem ostatnio na tych 12, było tych imperiów odrobinkę mało. Spróbujmy dać 17 imperiów, które są automatycznie wygenerowane na początku gry i domniemam, że są mniej więcej równo rozłożone w galaktyce. Trudno mi cokolwiek w tym temacie powiedzieć, szczerze mówiąc. Zobaczymy. Dalej. Warunki zwycięstwa. To jest zupełnie inna para kaloszy. Najprawdopodobniej nie osiągniemy tego w naszej rozgrywce i zostawię na domyślnych, żeby mieć lepsze odczucie tego, czego twórcy tutaj spodziewają się od gracza, żeby ten uznał samego siebie za zwycięzcę. I zaczynamy rozgrywkę. Jak pamiętamy, mamy największą możliwą galaktykę z największą ilością możliwych gwiazd. Pojawimy się po środku tej galaktyki spiralnej. Oczywiście galaktyka w cudzysłowie bardzo dużym, prawda? A to jest bardzo malutka gromada gwiazd. Gdyby to przełożyć na
realną astrofizykę, prawda? Galaktyki są w skali absurdalnej, po prostu niemożliwej do pojęcia przez ludzki mózg, stworzony, prawda, uwarunkowany przez środowisko tak znacząco odmienne, tak dużo bardziej zawężone. Galaktyki można bardziej porównywać, prawda, do ilości ziarenek piasku na przykład na całej plaży czy na większej części kontynentu. A więc jesteśmy Republiką Transdimensia, jesteśmy Akdarianami, czyli jesteśmy inżynierami skupionymi na badaniach mieszkających na planetach oceanicznych pod wodą. I rozpocznijmy naszą rozgrywkę. I jak widzicie, sekwencja początkowa pokazała nam, gdzie znajdujemy się w galaktyce i jak absurdalnie olbrzymia jest skala tejże galaktyki. Oddalmy jeszcze raz. To jest nasza gwiazda. To jest centrum galaktyki, obrzeża. 2000 gwiazd. I to jest nasz układ planetarny. I to jest nasza planeta, na której zaczynamy. Ma ona księżyc i w tym układzie planetarnym znajduje się jeszcze wiele innych planet, które również mają księżyce. Odnaleźliśmy na naszym ojczystym świecie ruiny, ponieważ to nie jest nasz faktycznie ojczysty świat tej rasy, to jest ojczysty świat naszej struktury władzy, można tak rzec. Nasza Republika Transdimension narodziła się na tym świecie, lecz nasza rasa pochodzi z gwiazd. I te ruiny, które odkryliśmy, pozwolą nam odkryć podstawy tworzenia napędu typu Warp, który pozwoli nam na początku odwiedzić inne planety w naszym układzie planetarnym, a następnie, gdy go odrobinkę lepiej zbadamy, poznamy technologie za nim stojące, również udać się do gwiazd i być może dowiedzieć się, skąd pochodzi nasza rasa i cóż takiego niegdyś się wydarzyło. Więc ten budynek, również te ruiny, nie tylko dały nam technologię, ale również zapewniają pewne grono bonusów, które na ten moment zignorujemy. Nie będę ich opisywał. Ale to, co ja bym chciał tutaj zrobić i co byłoby dość istotne do tego, aby to uczynić, to wyjaśnić odrobinkę więcej na temat tego, co miałem na myśli odnośnie automatyzacji. W tej grze efektywnie możemy zautomatyzować absolutnie wszystko. Możemy kliknąć, żeby zautomatyzowało się wszystko, usiąść i spoglądać, jak nasze imperium się rozwija. Oczywiście nie będzie rozwijało się w sposób najbardziej optymalny. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że nie, ja chcę absolutnie wszystko robić ręcznie. Każdy okręcik, każda jednostka, każda planeta, wszystko ma być. Nikt w moim imperium nie ma nawet skinąć palcem bez mojej zgody i wiedzy. Możecie od razu zauważyć, że oba skrajne podejścia brzmią absurdalnie. Zarówno z punktu widzenia rozgrywki, naszej frajdy, jak i wielu, wielu innych względów. Tym samym my chcemy wykorzystać ten system, aby zautomatyzować rzeczy, które nawet zautomatyzowane nie zaszkodzą nam za bardzo. Chcemy skupić się na większym obrazie, prawda? Chcemy skupić się na strategii całej naszej cywilizacji, a nie na losach pojedynczych okrętów. Taka sama idea stała za poprzedniczką, prawda, za Dice and Wars w dwójeczce. Troszeczkę się tutaj zmieniło i niefortunnie jeszcze nie mam pełnego odczucia, ile tak naprawdę się tutaj zmieniło.
Na ten moment będziemy ręcznie przeprowadzali badania. Będziemy ręcznie projektowali okręty. To może być bolesne, ale spróbujmy się tego nauczyć. Widzicie, jest tutaj również opcja pozwalająca komputerkowi zaplanować, jego zdaniem, najlepszą możliwość i następnie przedstawić nam tą możliwość w formie wiadomości, w której możemy zgodzić się na tą sugestię albo tą sugestię odrzucić. I co my możemy tutaj jeszcze zrobić? Jak widzicie, jest multum opcji. Multum opcji. I macik. Będę chciał kilka rzeczy tutaj. Na przykład mamy coś takiego. Ekonomia jest podzielona na ekonomię naszą, ekonomię sektora prywatnego. Sektor prywatny to wydobywanie zasobów, przewożenie tych zasobów. Tak jak mówię, jeżeli nie widzieliście podstawowej wersji gry, w sensie poprzedniej wersji gry, prawda? Dice and Wars, to większość rzeczy, o których ja tutaj mówię, może wydać wam się zwyczajną, czarną magią. Będziemy próbowali tutaj zarządzać naszym budżetem. I zobaczymy, co z tego faktycznie nam wyjdzie. I tak. Mamy drzewko technologii, które będziemy opracowywali na bieżąco. Każda technologia, musimy najpierw zapłacić za większość technologii, momencik, to był zły przykład. Na przykład. Żeby zacząć w ogóle badać tą technologię, musimy mieć pewne zasoby, musimy mieć pieniążki. Pieniążki, jak widzieliście, są to na przykład zyski, prawda, z naszych kolonii. A zasoby. Zasoby to jest taka fajna rzecz. Każdy obiekt w kosmosie może mieć na swojej powierzchni asteroidy, na przykład planety, mogą mieć pewien zasób. Taki zasób jest wydobywany, jeżeli mamy kolonie na danym świecie. Jeżeli taki zasób jest na świecie, na którym nie ma możliwości wybudowania kolonii, co ma zazwyczaj miejsce, wówczas musimy skonstruować, moi drodzy, specjalną bazę wydobywczą. Taka baza wydobywcza, jej efektywność zależy od technologii, jakie moduły możemy na niej umieścić, czy możemy w przyszłości opracować na przykład lepsze moduły, inne moduły. I jeżeli chcemy taką bazę wybudować, najpierw potrzebujemy statku konstrukcyjnego. Taki statek konstrukcyjny musimy zaprojektować, stworzyć, wybudować w stoczni albo na orbicie świata, który jest skolonizowany. Każdy statek, który będziemy chcieli wybudować, używać, on sam z siebie wymaga specyficznych zasobów, które my musimy wydobyć gdzie indziej. Wymaga pieniążków, wymaga właśnie badań, żeby zainstalować na nim moduły. Możemy w przyszłości opracować na przykład większy statek tego typu, statek, który może mieć więcej konkretnych, nie tylko możemy lepsze moduły, inny statek może mieć większą ilość miejsc na moduły. Czyli tutaj na przykład, tutaj mamy po lewej stronie komponenty, jakie możemy na okręcie umieścić. Tutaj w tym dolnym lewym okienku mamy miejsca, w których te komponenty możemy umieścić. I oczywiście nie możemy umieścić dowolnej ilości dowolnych modułów, są typy modułów, każdy moduł potrzebuje na przykład załogi, konkretny typ kadłuba ma określoną ilość maksymalną załogi, każdy moduł na przykład zużywa energię elektryczną, energia elektryczna jest generowana przez inny moduł, ten moduł z kolei wymaga paliwa, który jest magazynowany przez jeszcze inny moduł, paliwo na samym okręcie w przyszłości będzie produkowane z pewnego zasobu, multum skumulowanych rzeczy jest tutaj.
bardzo, bardzo, bardzo dużo nawarstwiających się mechanik, które naprawdę w pierwszym odcinku nie jestem w stanie wytłumaczyć. Będę starał się, tak jak będę się uczył tego, co tutaj się dzieje, będę starał się to również wam tłumaczyć. Czyli na początku gra jest częściowo zautomatyzowana. Konstrukcja. Na samym początku gra automatycznie zleciła konstrukcję następujących rzeczy. Możemy wejść tutaj do menu, zobaczyć pod F8 mamy skrót. Możemy zobaczyć, co nasze stocznie robią. Obecnie mamy tylko jedną stocznię. Stocznie w cudzysłowie. Po prostu z naszej planety, z naszej kolonii są wysyłane promy kosmiczne, które na orbicie budują różne rzeczy. Czyli na przykład mamy tutaj wybudowany, zaczynamy budować właśnie okręt konstrukcyjny, który w przyszłości będzie w stanie budować stacje kosmiczne dookoła innych ciał niebieskich. A to, co zostało już wybudowane, to został wybudowany statek zwiadowczy, eksploracyjny. Taki statek eksploracyjny, możemy zobaczyć, on nie posiada broni, ale posiada specjalne moduły, które pozwolą mu przyjrzeć się powierzchni zawartości światów i zobaczyć na przykład, co znajduje się wewnątrz, albo podlecieć do ruin, podlecieć do wraków i zobaczyć, czy nie można z nich od razu skorzystać. Więc teraz na przykład na ten moment nasz statek eksploracyjny jest w pełni zautomatyzowany. My nie musimy nic robić. Ten statek automatycznie dostał rozkaz, aby udać się do pewnych ruin, które znajdują się na orbicie naszego świata. Te ruiny są specyficzne i dostępne, automatycznie pojawiają się tylko i wyłącznie, jeżeli zaczynamy jako Agdarianie. Jest to starożytny agdariański port kosmiczny. I możemy teraz przyspieszyć tempo rozgrywki. Jak widzicie, statek kosmiczny poruszający się przy użyciu tylko silników swoich klasycznych jest stosunkowo dość powolny. I gra sugeruje nam teraz, żeśmy zbudowali kolejny statek eksploracyjny. Jednakże ten statek eksploracyjny na ten moment przynajmniej musiałby i tak czekać w tej kolejce, którą tutaj mamy. A właśnie, powiedzcie mi, co się stanie? Bo mamy tak, jeden okręt rządowy, że tak to ujmę, jeden okręt state. No myślę, że rządowy można tak powiedzieć. Chociaż muszę poszukać lepszej translacji. Muzyka też widzę, że jest bardzo nieregularnie, to głośna, to zupełnie cicha. Ale skupiając się na tym, co się stanie, bo to są okręty prywatne. To są okręty, których my nie będziemy kontrolowali, to są okręty budowane przez sektor prywatny. Jeżeli ja zlecę budowanie okrętu eksploracyjnego, tak, to nasze okręty rządowe mają priorytet ponad budowaniem okrętów dla sektora cywilnego. Więc tak długo jak sektor cywilny tym się nie... Jak sektor cywilny nie zacznie budować swojego okrętu i są one tylko w kolejce, to za każdym razem nasze okręty mają priorytet. Dobrze wiedzieć o tym. Okej. I efektywnie dobrze. Pozwólmy, żeby czas płynął. Rzućmy okiem jeszcze na nasze budżety. Ponieważ my na ten moment chcemy... I w poprzednim wydaniu, prawda, w Distant Worlds, można było zwyczajnie usunąć wszystkie podatki i wtedy nasze światy błyskawicznie od razu rosły. Teraz widzę, że przyrost naturalny w naszych światach jest bardziej związany z bonusem, który my tutaj właśnie generujemy, pod tytułem rozwoju kolonii. Więc to, co będziemy chcieli na ten moment zrobić, momencik, czy
czyli my mamy za mało, czyli możemy więcej jeszcze zainwestować. Ok. Ale to bez znaczenia, prawda? Bo to akurat dobre, to jest bez znaczenia. Bo i tak wszystkie pieniądze, które nie idą na to, idą na to. Ok. 100% na rozwój kolonii. Im szybciej kolonia będzie się rozwijała, tym szybciej będziemy mieli więcej pieniążków z większej ilości podatków, chociażby, prawda? Co się stało? Gdzie się podział nasz okręt zwiadowczy? O, tu jest. Przez chwileczkę go nie widziałem. I nasz okręt zwiadowczy podleciał do tego starożytnego portu kosmicznego. Możemy zezłomować go albo odbudować. Oczywiście, że chcemy odbudować dziedzictwo naszej cywilizacji dawnej. I okazuje się, że ten port doznał olbrzymich zniszczeń w momencie, kiedy nasza cywilizacja, prawda, cofnęła się w rozwoju technologicznym, utraciła zdolność do podróży międzygwiezdnych, on został opuszczony, w znacznym stopniu zniszczony. My byliśmy w stanie go teraz przejąć, odbudować i dzięki temu okręty, które my wcześniej musieliśmy budować, wynosząc, prawda, cały materiał na orbitę, budując to po prostu w przestrzeni kosmicznej, teraz w niedługim czasie te zlecenia budowy nowych okrętów będą realizowane w dokach kosmicznych tego portu kosmicznego, który został odbudowany. I widzimy tutaj, że ten port kosmiczny jest dużo, dużo, dużo większy aniżeli statki, które my możemy konstruować i przez długi czas statki, które kiedykolwiek przez najbliższe wiele, wiele, wiele dziesiątek lat w świecie przedstawionym będziemy w stanie zbudować. O, i nasz port kosmiczny dostał pierwsze zlecenie i od razu możecie zobaczyć, jak absurdalnie dużo szybciej są one budowane. Budowanie na orbicie to prędkość 2,14 punktów tej budowy na sekundę. Budowanie wewnątrz portu kosmicznego to są 3 punkty na sekundę i o wiele szybciej naprawiamy okręty. No i również jest on strukturą obronną. Zdobyliśmy troszeczkę dodatkowych punktów technologii z racji tego, iż przejęliśmy wrak. W przyszłości, gdy znajdziemy inne wraki, które są bardziej zaawansowane technologicznie od tego, co obecnie posiadamy, również takie bonusy do technologii zdobędziemy. Możemy te bonusy zobaczyć chociażby tutaj. To jest ten bonus, który otrzymaliśmy. I jeden z naszych naukowców dokonał krytycznego przełomu w badaniu technologii napędu warp, co znacząco przyspieszy osiągnięcie tej technologii. Jest to bardzo dobry rezultat. Innym rezultatem zbliżonego losowego wydarzenia jest utrata postępów w badaniu nad technologią. I dostaliśmy również naukowca. To jest ten naukowiec, który najprawdopodobniej... A, czyli dobre. Nie mieliśmy żadnego naukowca. Losowe zdarzenie sprawiło, że osiągnęliśmy krytyczny przełom. I ten krytyczny przełom wygenerował nam naukowca. Jest to osoba, agent, który w przyszłości może udać się na stację badawczą i zwiększyć tempo, szybkość badania konkretnego typu technologii i dodatkowo na przestrzeni lat zwiększyć swoje zdolności w tym polu, zwiększając jeszcze bardziej tempo badań w danej dziedzinie. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że coś takiego się zdarzyło. Jest to dość dobry początek. Niewiele zrobiliśmy, ale to będzie musiało wystarczyć na ten nasz pierwszy odcinek. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia i do zobaczenia w odcinku następnym. Hej, hej!